Zaczynamy, Runda Nożowa, czyli zespół Lubimy Kebab oraz ten z najśmieszniejszą nazwą w całym turnieju bodajże, czyli finał Best Gamers 2013 na Politechnice Warszawskiej. Zobaczymy, Runda Nożowa, mapa numer 1, mapa The Inferno, no i jak to będzie w ostatecznym rezultacie wyglądać. Oba zespoły bardzo mocne, zaraz powiem wam coś o takich najsilniejszych, najciekawszych osobistościach, jeżeli chodzi o obie ekipy. Aha. I myślę, że możemy się spodziewać ciekawego rezultatu. Tutaj już nudy na pewno nie będzie. Widzimy, że tutaj terrorysta desperacko jeszcze jakoś stara się powalczyć. Niukłan, widzę, że jednak ma trochę potencjału. Jest jeszcze jeden gracz, który chyba miał 45 HP. No to tym bardziej tutaj zawalczył. Więc brawa dla niego. Dzięki właśnie Niukłanowi będzie on mógł wybrać stronę swojej drużyny. No i tak się właśnie dzieje. Po stronie antyterrorystów będzie grać zespół Lubimy Kebaby. A ten zespół z dziwną nazwą, która mi co chwilę wypada z głowy, czyli... Dobrze, muszę tutaj chyba Insider poprosić, żeby ustawił tak. Nie wiem, czy tutaj mam jakiegoś admina, żeby o to poprosił, bo to jest dosyć mylące, ale mam nadzieję, że zaraz tak się stanie. Nie, jakiegoś admina trzeba złapać, żeby zmienili tak ten zespół. Dobrze, runda nożowa, już skupmy się na samym pojedynku. Tutaj oba zespoły raczej luźno podejdą, ale trochę zacięcia taktycznego, troszeczkę tutaj będzie trzeba się wysilić, jeżeli chociażby o Nalesia, który tutaj nawet jeszcze tak abstrahuje do tego, że grał w Universal Soldiers, jeszcze dalej gra, ale ten CS1.6 już no, z tych głównych turniejów z puli rozgrywek wypadł. Zobaczymy, co zrobią tutaj antyterroryści. Oba zespoły silne, nikogo tutaj nie będziemy faworyzować. Zobaczmy ustawienie drużyny terrorystów. Zostało tam 4 graczy. Mamy na dywanach na respie. Już teraz widzimy, że bardzo tutaj starają się ściemnić. Ona tak był przez chwilę bana, a tutaj 4 graczy na środku. Spójrzmy, co z tego wyniknie. Już naleźć zabija Niukłan tutaj na bananie niepotrzebnie. Czeka. Spójrzmy, co terroryści wykombinują. Czy będą jeszcze tutaj chcieli troszeczkę zamieszać, czy będzie bezpośredni atak na bombsite. Duży, bardzo dobrze, skrupulatnie się wychylają terroryści i widzimy, że muszą się wycofać. Tak jest, terroryści tutaj muszą zmienić ustawienie i tego czasu również teraz mieleć. Teraz Niukłan tutaj zaskoczył, stara się jeszcze Insider powalczyć. Tylko 33 HP kończy. 1-0 dla chłopaków lubiących kebab. 1-0. No i dla nich bardzo ważna runda. Co? No, żeby zmienili tak, terroryści. Dobra. Podgłośnijmy tutaj troszkę. Runda ekonomiczna, eko wykonanie terrorystów. Tutaj będzie zdecydowanie ciężko. Desperacki atak bananem, ale już tutaj oślepieni wszyscy. My też nic nie widzimy. Wszędzie biało, na każdym powie. Staje gdzieś tutaj na drugim środku Inside, który ma bombę, więc on tutaj będzie walczyć. Walczy z Glockiem, jest frag. Drewniak tutaj już obity również Inside. Będzie mu ciężko, będzie miał graczy drużyny CT napierających z dwóch stron, więc musi tutaj się spodziewać ofensywnego nastawienia przez tę najbliższą minutę od przeciwników. Było tam blisko, ale jednak no ciężko tutaj było o cokolwiek, o zawalczenie, o ten dobry rezultat w rundzie ekonomicznej. 2-0 dla antyterrorystów. Bardzo, bardzo ładnie póki co sobie radzą. No a co z terrorystami? Myślę, że oni jeszcze swoje prawdziwe oblicze pokażą nam w rundzie, gdy będą już w pełni obkupieni, gdy już po trzeciej rundzie tego spotkania będą mieli na tyle pieniędzy, aby zagrać szybsze karabiny, a nie tylko pistolety. Bardzo tutaj dużo flash leci. Widzimy, że tutaj już jest ta namiastka gry taktycznej, gdzie chłopaki naprawdę wiedzą, co robią. I tutaj właśnie najłatwiej jest atakować środek, na którym nic jednak gracze drużyny terrorystów nie zdziałali. Dobrze. 3-0 dla antyterrorystów. Gracze TT wreszcie mają pełne wyposażenie. Masa granatów leci na środku, ale nikt tam nie zginął, co ciekawe. Spójrzmy na zawodników broniących. Cofali się wszyscy do bombsite'u dużego, więc oni tutaj wiedzą, że będzie już ciężko. Będzie chciał MXF skrócić. Jeden frag, no tylko jeden. Już wiedzą chłopaki chyba, na czym stoją tutaj. Ciekawie drewniak podsadzony. Ciągle czeka na jakiś sygnał od graczy z bombsite'u małego. Nikt nie wie, czy to jeszcze nie będzie atak ściemniony, fałszywy. Jednak nie, ale teraz biało, dobrze rzucony flash. Nie miał szans się od niego odwrócić.
naleźć. Też tutaj gdzieś patrzę od strony respawnu drużyny antyterrorystów. Co zrobi drużyna Terro? Ciągle nie wiemy. A i teraz wyciągnął, czekał na błąd Opsa. I będzie bomba 3 versus 3 w tej chwili. 3 versus 2, Nuquan od Respa CT. Już tutaj z problemami naleźć, no piękny tutaj insight. Wyciągnął na daleko swoich przeciwników, no i chyba będzie pierwsza runda dla zawodników z drużyny. Z drużyny Terro, no tutaj jeszcze insight starszego fraga urwać, ale musi poczekać, chyba będzie reload, a nawet nie reload, dużego piachu dwóch graczy, trzeba tutaj skrupulatnie, trzeba spokojnie, to jest bardzo ważne, aby te pierwsze oczko złapać. I bomba wybucha. Jest pierwsza runda na konto terrorystów, więc bardzo, bardzo ładnie tutaj trzeba oddać szacunek dla zawodników drużyny Insida, nazwa czterotrzonowa. Chwilami już nie jestem w stanie zapamiętać, tam prosiłem kogoś, żeby ten tag ustawili, żebym ja mógł tutaj się mógł już czymś względnym posługiwać, a tak ciągle tak mówimy od imiennie. Bo Insida chyba wszyscy kojarzą, zresztą jego do rozmowy zaproszę. I no way, ten flash nie wyszedł zbyt dobrze. Nuquan zresztą też agresywnie tutaj zagrywa z Nalesiem. Naleś tutaj może z żaluzji wyskoczyć w odpowiednim momencie i sfragować nawet z kilku graczy. Ale widzimy, że powstrzymuje się od tego. Nie chce głupio zginąć. I tak powinni grać na tej mapie antyterroryści. Wyczekiwać wymyślnie na atak przeciwnika, no a wręcz odwrotnie, agresywnie, tak jak teraz Insight wyciągając ze środka przeciwników, ma tutaj też obiekcję na banana. Oczywiście jest to ten długi odcinek mapy, którym przechodzą gracze antyterrorystów i no właśnie, tak jak teraz zresztą wyciąga tam snajper. Ops tutaj na Musadzie dużym fraguje i chyba on tylko tutaj na tym B-sie dużym będzie kooperować z graczami, którzy z respawna C też będą tutaj dobiegać bardzo ładnie. Insight z Nuquanem. Zostaje właśnie sam, o, tylko 5 HP. Może mieć teraz przeciwnika na plecach, więc no ciężko będzie tutaj mu powalczyć o tą rundę. Tylko 30 sekund mają terroryści, więc za chwileczkę coś tutaj powinien się zacząć dziać. Nie będzie bomby na małym. Tutaj zresztą ma bombę gracz CT. Jednak już wie tutaj Marilize, gdzie jest jego przeciwnik. Tylko 5 HP zresztą ma. Zobaczmy, kto tutaj będzie lepszy. No naprawdę, musiałby tutaj trochę więcej szczęścia mieć, od razu uderzyć wręcz w głowę, więc bardzo zrozumiałe to, jak zakończyła się nam ta runda. 2-3, 3 rundy na koncie graczy drużyny Lubimy Kebab. Ja jeszcze raz proszę tam o zmianę tagów, żebym mógł rozpoznać graczy drużyny terrorystów, bo jak na razie no ciężko, ciężko po prostu o to w tej chwili. Nuquan, bardzo dobry granat. Widzimy, że Echo drużyna CT musiała zagrać po tych dwóch przegranych rundach. Troszeczkę zbyt bardzo z pieniędzmi zaczęli szaleć i widzimy, że teraz musieli już zagrać tylko USP, ale teraz podniósł szczęśliwie AK Ops po fragu przy skróceniu, ale widzimy, że nawet na tym Echo troszeczkę się nie popisuje zespół Insida, ale teraz uciekającego Mateusza złapał Nuquan, słyszałem, ja nawet tutaj przekleństwo w tej chwili, więc no ciekawie, ciekawie, musi on teraz uważać. Grube, który podłożył bombę i dobrze ustawiony, jeżeli tutaj będzie czekał, nie da jakiegoś, no ale słyszał to antyterrorysta, kto lepszy, jest frag od grubego, jeszcze tylko Nuquan, który wie, który już coraz bardziej obija skrupulatnie, stara się tutaj tego fraga jakaś zdobyć, walczyć o dobro, ale gruby, słyszymy tutaj okrzyki, mamy remis, 3-3. Brawo, wielkie brawa dla tutaj terrorystów. Dać chłopaki starają się, bardzo im zależy na pewno. Tutaj masa gratulacji do jednego z graczy drużyny Dzikich Arcena Fujarca. No, przypomniało mi się wreszcie, no bo nazwa dosyć śmieszna i nietypowa, co ciekawe, bo rzadko się przecież taką właśnie spotyka. Bo tak ma być. Teraz dla odmiany nie wyczekują od razu odważny atak, agresywne wejście na bombsite mały, który chyba jest czysty. Oj, troszeczkę się pomyliłem, był tam na Matrixie gracz drużyny
CT. Szybko jednak zginął, tylko jeden frag został zdobyć. No i zobaczymy, czy będą w stanie teraz odbić. Nie, na co czeka Niuquan. Jest Drewniak, jest też Nalej z AWP. Widzimy tutaj ciężko na blisko. No way, on tutaj ważną rolę odegra. Od niego będzie zależeć, czy ta bomba będzie rozbrojona. Tam jeszcze jeden terrorysta, który dopiero tam będzie dochodzić. Jest Nalej, jest Insight, który gdzieś tutaj zabesa. Zobaczymy. Nalej versus No way. Strasznie uciekają mi tutaj te powy. Ciężko złapać jakiegokolwiek fraga. Uleś nie może tutaj bronić, ale za szybko ta bomba już tyka i będzie koniec. Będzie 4-3 dla CT. Więc wychodzi po raz kolejny na prowadzenie zespół Lubimy Kebaby. Spójrzmy, jak teraz terroryści zamierzają zagrać. Teraz widzimy wręcz odwrotnie. Starają się nabrać przeciwnika. Będą dwa namiatkować, o ile znowu to nie będzie ściema. I za ewentualnie 15-20 sekund umiejętnie nie przejdą kładką, czyli tym małym mostkiem, który widzimy na środku. Będę starał się tutaj wam omawiać. Nie wszyscy tutaj muszą być kanterowcy. Podejrzewam, że głównie fani LoL'a i StarCrafta 2. Więc będę starał się wprowadzać w ten świat pikselowego kontera. Oczywiście ta gra już nie jest główną grą turniejową. Ta gra ma ponad 10 lat, więc trzeba troszeczkę z przymrużeniem oka ją traktować, ale widzimy, że dalej są turnieje, więc jakiś tam popyt na nią jest. No i bez problemu tutaj gracze lubiący kebaby musieli się wstrzymać, nie było za dużo pieniążków na ich koncie, dostatecznie dużo i trzeba było po prostu zagrać same pistolety. Tak to właśnie wygląda. Że dostaje się określoną sumę pieniędzy, nieważne czy tą rundę się wygra, czy przegra, zawsze jest to w granicach 1000-1500 dolarów oraz za fragi również dostaje się pieniądze za poduszoną bombę. Także są fundusze dla drużyn terrorystów. Dużo fleszy tutaj przez dach, no i muszą chłopaki uważać, troszeczkę spowolnione te podejście, spowolniony atak, no i chłopaki raczej się wycofają, bo antyterroryści zaczęli wiedzieć, co się święci tam, ale widzimy, że to tylko pozorne zagranie. Już tutaj gruby będzie robić taki mały research na środku, co się dzieje na mapie. Podchodzi dywanami, on tutaj może się narazić na śmierć, powinien tutaj bardzo skrupulatnie i powoli to wszystko sprawdzać, żeby to nie była głupia śmierć. Właśnie o to mi chodziło. MXF dokładnie wiedział, że gdzieś tutaj przy jego lewej ścianie może być przeciwnik i doskonale tego fraga zdoła wyegzekwować. Niuquan na środku, Niuquan, który słyszał jeszcze niedawno tam przeciwników, ale znowu tutaj ściema. Alsen, oczywiście nie Alsen, Insight, nie wiem czemu tutaj taki tak, jednej z drużyny, jednej z organizacji ma w niku. Jest kolejny frag, no i widzimy, że na wyciąganie, tak kolokwialnie mówiąc, na taką popularną zasadę, zaczynali wyciągać przeciwników gracze zespołu antyterrorystów. No i co z drużyną TT? Pomyślmy, Nalej, który będzie chciał na broni grać. Może nawet jeżeli uda mu się kilku graczy sfargować, to będzie z tego coś więcej. No, ja jestem ciekaw, czy tutaj zmieni jeszcze obrót Taruna. Nie, no way, dobrze z Matrixa ustawiony. Bardzo widzimy emocjonalnie podchodzą do tego gracze drużyn terrorystów, więc naprawdę chyli czoła tutaj tylko dla chłopaków z drużyny Terro. Ja tutaj powiem gwoli przypomnienia, że z fana antyterrorystów jest półką łatwiejszą. Może to nie jest takie oczywiste, ale zdecydowanie łatwiej jest bronić BS-y, jeżeli jest to dobre ustawienie, jeżeli mamy dobrych heimerów, czyli no, jeżeli mam duchownie traktować to określenie, to osób, które dobrze potrafią celować i nie psują po prostu co chwilę akcji. To naprawdę, to jest połówka łatwa, ale tutaj widzimy MXF, doskonale się on nalazł, jeszcze może jeden frag, nie, bardzo ładne dwie peski tymczasem, no ale to tylko tyle od graczy CT, robił co mógł, ale to troszeczkę za mało, coraz większa przewaga terrorystów, jeżeli gracze z drużyny Insida będą skrupulatnie TBS pilnować w drugiej połówce, to ja już nie widzę tutaj szans przy podobnym rocie spraw jak przy ostatnich dwóch, trzech rundach. Cóż to powiedzieć, mamy pierwszą połowę, przypominam, pierwszą połowę pierwszej mapy, gram zestawem Best of Free, czyli dwie mapy tutaj rozstrzygają najczęściej losy pojedynku, ewentualnie trzy, gdy mamy wynik 1-1, to wtedy ta mapa trzecia rozstrzyga losy meczu, a tutaj akurat finał Best Gamers Tournament 2013.
bardzo spokojnie, gracze CT nie chcą głupio ginąć i to jest oczywiście bardzo oczywiste. Naleś fraguje ciągle, tutaj mamy biało, dużo fleszy, zauważcie, leci. Gdy komentowaliśmy te pierwsze mecze, tam takiej sytuacji zwyczajnie było, ciągle każdy miał pełną obiekcję na sytuację, tutaj niekoniecznie. Co tutaj będzie robić Naleś? Naleś, który bardzo dobrze balansuje pomiędzy dwoma miejscówkami, obszarami. Jest jeszcze nieukład na łączniku, więc stara się jeszcze drużyna lubiącej kebaby. Stara się wyrywać te fragi. Tak trochę sporadycznie jednak, ale zawsze terroryści niestety, tutaj powinniśmy być obiektywni, mają trochę więcej do powiedzenia do tej pory niż przeciwnicy. Gdzie jest bomba? Bomba ma Noway, który jeszcze teraz się oberwał granatem, ale jeszcze tutaj ciekawa sytuacja. Terrorysta z kolei zabija Opsa, również granatem Nukwan. Tutaj tylko dobry spray kończy, ale tutaj większych problemów już nie miał z tym fragiem w plecy. No i jest czwarta runda, troszeczkę z problemami, ale jest. Mam wrażenie, że tutaj... Nie wiem, co się dzieje tutaj, chwila, z serwerem. Mam jakiś lag. Jeszcze moment, przełączymy się na serwer ponownie. Dobrze, już wszystko chyba w porządku. Nie, mamy pauzę, dobra. Już dawno tej pikselowej odmiany Counter-Strike'a nie komentowałem, więc chyba jest to zrozumiałe. Za chwileczkę wracamy. Mamy finał Best Gamers Tournament 2013. Dobra, nawet przerwy jednak żadnej nie będzie, bo już gra została odpauzowana, więc wracamy. 7-4. Pierwsza połówka meczu finałowego, pierwszej mapy The Inferno, no Inferno z łaciny piekło, no pójdź co te piekło, mają gracze CT, ciężko im tutaj się przebić przez tą dobrą ofensywę terrorystów, nie wiem, ale tutaj wystarczy tak naprawdę tylko wyczekiwać skrupulatnie, tutaj tą grę prowadzić, nie popełniać głupich błędów i wszystko byłoby w porządku. Tutaj widocznie jest jakiś błąd i nie ma co się tutaj doszukiwać jakiejś gorszej dyspozycji graczy Tero. Mamy jeszcze wiele, wiele rund przed nami, więc wiele tutaj się może również zmienić. Nie wiem, czemu gracze CT się nie wycofują, gdzie terroryści praktycznie tutaj już pod BS-em dużym Baku, który zmienił nick i bardzo mi przeszkadza, ale chyba to jest jego real name, więc będziemy się nim kierować. Naleś dobrze ustawiony, ale tylko jeden frag tutaj już terroryści asekurowali siebie nawzajem. Jest w bombsidzie. Gracz CT tutaj ciągle czeka na plecach i dobre fragi jeszcze tam Nukwana, pamiętamy. Bardzo ładnie na krzyż gracze CT, no ale są to ciągle takie wyrywcze rundy, nie ma tutaj jakiegoś, nie ma tej konsekwencji, której ja poszukuję ciągle w graczach drużyny CT. Ten wynik coraz lepiej dla nich wygląda, ale dalej są to jednak dwie rundy przewagi dla drużyn terrorystów. Znowu biało, znowu ślepo, prawie u każdego gracza lecą flesze i z jednej, i z drugiej strony. Co tutaj się stanie? Jest Nukwan, który od respa dobrze ustawiony. Jest to zresztą eko drużyny Tero, więc nie ma żadnych problemów. Tutaj Nukwan nadal jako dobre fragi, jest jeszcze na blisko Naleś. Gdzie tutaj jest terrorysta? Naleś kolejne fragi jest zdobywał. Tutaj Inside, Inside będzie walczyć, ale jednak ani jednego fraga nie zdołał tutaj ustrzelić. Coraz bliżej remisu, chyba usłyszeli moje słowa gracze drużyny Tero. 7 drużyny CT, 7-6 dla zespołu Inside'a, no a gracze lubiąc kebab. 6 rund na swoim koncie, coraz lepiej to wygląda, no i czekam na coś więcej. Mecz na pewno wyrównany, tutaj nie ma żadnej jednostronności, taka huśtawka można raczej powiedzieć i tego raczej poszukiwaliśmy, oczekiwaliśmy tego od zespołu przez cały turniej. Mecz grupowy swoją drogą, ale ta faza pucharowa już powinna właśnie takie pojedynki zapewnić. Jest snajper na bananie, jest Noway na dywanach, gdzie jego już jeden kompan z drużyny zginął. Dobrze, on tutaj jest kryty. Dał teraz znać o sobie na tych dywanach, podnosząc broń, zmieniając ją z kolei na tą, która ma więcej naboi. Jest Naleś, 21 HP, on tutaj ma dobrą okazję ustawienia. Jest jeszcze drugi gracz w BS-ie i będzie atakiem obcej duży, ale teraz dobry flash. To jest najgorsze właśnie na tym poziomie. O tych też nie da się praktycznie obrócić, są one na tak zwany piksel rzucane, więc nie ma szans dostrzec ich przed wybuchnięciem.
Jest bonsai duży już zajęty, praktycznie 2 versus 2, gruby tylko 5 kp, jest ob zresztą, który może nawet sam tutaj zadecydować o losach tej rundy. Dobrze ustawiony inside, ale pudł jeszcze z drugiej strony przeciwnik, aż tam ledwo zabija z problemami. Koniec rundy numer 14 i będziemy mieli 7 do 7, no brawo, brawo dla drużyny też, że w maraz nie popadli, że nie zostali się przy tym wyniku, no i walczą dalej, mamy remis. Brawo, brawo, jesteśmy świadkami naprawdę bardzo ciekawego pojedynku. No i jak zwykle ze snajperką Drewniak, on tutaj, no póki co jeszcze nie zabłysnął, nie widzieliśmy tutaj nic wyjątkowego z jego strony, za to na środku jak zwykle tutaj starają się zamieszać terroryści, jeżeli tak mielibyśmy procentowym odsetkiem to wyrazić, to raczej 50 na 50, jeżeli chodzi o skuteczność tych ich akcji. Jest obs, ale jeszcze raz przez smoke'a zabił, on tutaj nie miał prawa kogokolwiek widzieć, był to tylko na wyczucie, tylko na słuch, no i udało mu się to bardzo, bardzo ładnie. Newquan ciągle tutaj czeka, oberwać na pewno nie oberwie na duży dystans, tego miejsca zeskanować się już nie da. Przypominam, że dużo tutaj fragów w tej grze pada poprzez właśnie skanowanie ścian, czyli strzelanie po prostu przez nie, trzeba mieć trochę szczęścia, ale też trochę dobrego słuchu przy tym. No ale dużo fragów właśnie na tej zasadzie się w Counter-Strike 1.6 zdobywa. Chceś go już nie, ale Ops tutaj ustawiony, jeszcze nie trafił tutaj, no mógł tutaj już wytłumaczyć troszeczkę sytuację, wyjaśnić ją nam, jest ciągle bomba, którą mają gracze ZT na oku i bez większych problemów już Newquan na krzyż to rozegrał. Mamy koniec pierwszej połowy, bardzo wyrównanej również połowy, 8 do 7 dla graczy CT, no i zmiana stron. Mapa Danefer, no tutaj jakieś problemy grubego, który tutaj jeszcze raz się łączy z serwerem, więc jeszcze chwilę, gdzie musieli poczekać. Naprawdę, wielkie, wielkie brawa dla graczy drużyny mówiących chyba za to, że się podnieśli z tego ciężkiego wyniku. No a z drugiej strony dla graczy lubiących kebab, no nie ma, przepraszam, dla graczy drużyny Insida nie ma raczej czego gratulować, bo chłopaki, no nie błysnęli. Nie błysnęli po prostu, bardzo głupio te rundy potracili, trochę im zabrakło zimnej krwi. No na pewno zimnej krwi, takie przynajmniej ja mam wrażenie. Mamy 3 restarty, więc zaczynamy. Druga połowa mapy Dainferno, mapy numer 1 tego wielkiego finału bez Gamers Tournament 2013 rozgrywanego na Politechnice Warszawskiej w Warszawie. Jeszcze raz przypomnę składy, więc graczy lubiący kebab MXF, Drewniak, Ops, Newquan oraz Naleś. Newquana i Nalesia na pewno pamiętacie z takich zespołów jak Universal Soldiers czy Polish Game Control. Były to takie stabilne składy jeszcze, gdy Counter-Strike 1.6 był główną grą turniejową zazwyczaj. Ale jednak jeszcze nie będzie chyba tych 3 restartów. Gracze drużyny CT wstali, zresztą terroryści również, więc jeszcze trochę nam się to jednak przedłuży. Z kolei gracze drużyny CT w składzie Inside and Gruby Baku oraz No Way. Inside'a chyba każdy tutaj zna, który no w sumie niedawno się obudził. Ja tutaj chyba nawet go mam, że coś nam powie do mikrofonu. Albo nie będziemy go jednak łapać, bo chłopaki chcą odpocząć, chcą się namyśleć, jak można zagrać w tej drugiej połówce. No i ja myślę, że tutaj mają coś do przemyślenia, żeby w tej drugiej połówce konsekwentnie zacząć nie przegrać pistoletówki. To na pewno dla nich w tym momencie, w tej chwili jest najważniejsze. Ja też zapraszam Was na chwilę przerwy, ja zupełnie płynę i wracamy do drugiej połowy meczu finałowego Best Gamers Tournament 2013, czyli lubimy kebab i nazwa, która jak zwykle mi się nie przypomni, dzikie harce na na fujarce. Oczywiście tutaj szukałem tej ostatniej literki. Dobrze, wracamy za momencik, chociaż czy będzie do czego wracać terroryści, już widzę, że tutaj zasiadają do komputerów. Drewniak jest już przed swoim stanowiskiem, więc to lada chwila, nie możemy już, nie będziemy już może opuszczać. Gracze drużyny CT chyba tylko wyśle na papierosa, żeby odstresować. Więc jeszcze przyjdzie na chwileczkę na tą drugą połowę mapy de Inferno zaczekać.
muszę chyba sobie zapisać tą nazwę, nie wiem, jakiegoś długopisu tutaj nie mam, a w sumie mam, więc zrobimy tak to prowizorycznie. Zapiszemy to sobie na ręce bowiem, bo kartki nie mam, nie będziemy tutaj po ławkach mazać. Dzikie harce. Na fujarce. No dobra, literówkę zrobiłem, ale to już mniejsza. Wiem, o co chodzi. O takie coś, dobra. Więc wracamy już na serwer, na którym jeszcze nic się jednak nie dzieje. Czekamy ciągle, aż gracze wrócą na serwer, a raczej do komputerów. To jeszcze chwileczkę potrwa. Ja wam powiem tutaj, na czym, na jakiej zasadzie to działa. Tutaj starał mi się Rafał wytłumaczyć, że to jest jakieś fluorescencyjne chyba płyn chemiczny. Dobra, w każdym razie ma jakieś tam właściwości świecące, co zresztą, czego zresztą teraz nie widzicie, bo jest za jasno, tutaj lampy są włączone, ale zaraz nas tutaj, o, tutaj jeszcze, to chyba te, to są żółte czy zielone? Zielone, takie żółte pobarwienie, więc no, na pamiątkę, tutaj mam jeszcze trzy, których jeszcze nie odpalałem, tutaj niebieska, więc fajny bajer, no, gadżet głównie, ale myślę, że fajnie to wygląda i czasem, no, nie wiem, do czego by ci się to przydało, na przykład... Do szpanu? No nie wiem, czy tutaj szpanować, ale już mniejsza. Dobra, włączamy lampę, wracamy na serwer, na którym jeszcze gracze czekają. Jeszcze to chwilę jednak potrwa. Przedłuża nam się tym samym ten finał. No, w sumie szkoda. Dobra, naleźć już przy komputerze, jeszcze tego dźwięku z gry nie słyszycie w tym momencie już, tak? Dobrze. Mamy konfig warm-upowy wygrany, warm-upowy, czyli rozgrzewkowy. Zawsze jeżeli ktoś, nie wiem, studiuje... jak się nazywa? Filologia angielska? Przedmiot? No, przedmiot. Kierunek. Dobra. Już chłopaki prawie wszyscy gotowe. Tylko tutaj jeszcze do drużyny terrorystów nie przeszedł. Naleź się. Nie wiem, czy tutaj może kogoś złapie teraz, tak na szybko, bo ciągle czekamy, aż chłopaki zasiądą z powrotem do komputerów, troszeczkę nas zniecierpliwiają. Papieros papierosem, ale już moglibyśmy zacząć. Dobrze, jeszcze... Mieliśmy, przypominam, już dwa finały. Mieliśmy finał LoL'a? Chyba mieliśmy finał LoL'a. Mieliśmy finał StarCrafta na pewno. Finał LoL'a nie potwierdzam. Teraz mam finał Counter-Strike'a 1-6. Natomiast... Czy gracze już gotowi? Dobra, jeszcze chwilę poczekamy. Tych restartów nie mamy. Dobrze, mamy 3 restarty, ale chyba jeszcze nie, bo nie ma konfigu. Więc jeszcze tak w pewnym sensie nie do końca. Dobra, wracamy na serwer, już chłopaki praktycznie gotowi, ale jeszcze nic bardziej mylnego, nie mamy tej drugiej połowy rozpoczętej. A więc 3 restarty, zaczynamy drugą połowę meczu finałowego, pierwszej mapy, co ważne, mapy The Inferno, czyli dzikie halce na fujarce versus zespół Lubimy Kebaby. Nazwy bardzo kolokwialne, ale wydaje mi się, że troszeczkę animuszu nadają temu turniejowi, żeby zbyt poważnie nie było. Drużyna lubiąca kebaby, że tak powiem, MXF, Drewniak, Naleś, Ops, Newquane, zespół dzikich... dziko hartujących chłopców, Inside N, Gruby, Bakuras, Noe, zaczynamy na pistoletowa i agresywny atak środkiem. Już wiedzą antyterroryści, jak się ustawić, już tutaj nie będzie chyba żadnego ściemniania, chociaż mogliby tą biblioteką, którą przed chwilą widzieliśmy, zaatakować bombside mały. Jest tutaj jeszcze jeden antyterrorysta, jest jeden frag, więc jeszcze tutaj walczy, jest Inside, ale jeszcze raz się doskonale ustawili, szybko te wragi padają. Trzeba uważać, tutaj MXF ma pod kontrolą wszystko, on tutaj musi tego fraga zdobyć. Zresztą 1 versus 1, nie ma innej możliwości, dobrze tutaj ustawione Inside i on chyba w lepszej sytuacji, a w 100 HP na jego koncie, jeżeli nie będzie miał pecha, nie oberwie jakiejś niefortunnej głowy, to chyba on tę rundę wygra.
kto tutaj będzie lepszy, kładzie jeszcze bombę, no ja bym tak nie robił, wykorzystuje to Inside, no i brawo, brawo. Zespół, który na początku jeszcze nie miał praktycznie żadnych szans w ogóle, z dobrej strony się pokazywał, potem chłopaki wzięli się za siebie, zaczęli te skraty odrabiać, no i teraz wychodzi na to, że mamy remis, brawo, praktycznie zaczynamy od zera. Więc naprawdę tutaj trzeba oddać brawa dla nich. Nie wiem, czy tutaj ktoś się kanterem interesuje, czy wszyscy widzowie przypadkowi, nie tylko na streamie, ale także tutaj w małej auli Politechniki Warszawskiej. Naprawdę trzeba się temu meczowi przyjrzeć. Counter-Strike może gra nie o tyle taktyczna, co o takie indywidualne umiejętności chodzi. Newquan z Ekon, tutaj wiele nie zdziała, nie uczmy się, ma tylko Glocka, tutaj jakby wiedzieli przeciwnicy, ale skanują tylko do upewnienia. Newquan zaraz będzie już musiał wybiec na ten bombsite, tutaj innej opcji nie ma, stara się jeszcze tutaj coś zabić, jest nawet frag, może podnieść ten MP5 jeszcze zadziałać tutaj, no jakby było to prawdopodobne. Nie, jednak Insight tutaj wyjaśnia sytuację i 2 do 0, no to jest dla mnie mały fenomen. Wiem, że mecz wyrównany, początek nie do końca, ale sytuacja nam wróciła do normy, do tego pierwotnego stanu, z którego zaczęliśmy ten pojedynek finałowy postrzegać. 2 do 0 dla CT w tej drugiej połowie, jak do tej pory. Była bomba, więc przez to głównie teraz gracze lubiący kebaby mają pieniądz na AK, no i oni teraz mogą aimem zaczarować tą rundę, strzelając w kaski i zresztą nie tylko, byle po prostu zdobyć tego fraga i niwelować tą przewagę przeciwnika. Też tutaj jeszcze nikt tej rundy nie otworzył, obie ekipy w piątkę, mimo że jeszcze minuta została do końca, to coraz śmieli terroryści, na pewno cofnął, zbyt łatwy do odczytania to podejście na bombsite małe, no ale z kolei jeżeli ktoś potrafi myśleć w grze, jeżeli ktoś zna podstawy Counter-Strike'a, jest troszeczkę nawet więcej, wie, to na takie detale zwraca uwagę i wie dobrze, że to jest tylko próba manipulacji postrzegania sytuacji drużyny przeciwnika, właśnie ściemnianie ataków, podejście, ucieknięcie, rzucenie granatów, naprawdę tego mieszania może być bardzo, bardzo wiele, ale dużo też zależy od drużyny przeciwnej, czy oni będą grali agresywnie, czy właśnie będą czekać w bombsite'ach. No finał tutaj raczej nie jest miejscem na jakieś spontaniczne zagranie, wszystko musi być przemyślane od początku do końca. Bardzo ładnie skrócił N. No Way będzie od środka, będzie na lesie od dywanów, który tutaj wie, gdzie jest jego przeciwnik, ale ma tylko 13 HP, musi się pilnować, jest bomba, więc połowa sukcesu, 2 versus 2. Jest Insight w lesie, No Way bardzo ładnie odbija, zostaje tylko naleźć w dywana, który, no nie wiem, po co się tak głupio wychylił, tam akurat rzucił na niego okiem Insight, no i bez sensu, mógł tutaj jeszcze wyrwać tego fraga, zresztą niewiele HP miał Insight, niewiele No Way, więc runda była jak najbardziej do wygrania, a tak pieniądze za bombę wydane na pełny ekwipunek, no ich już dawno nie ma. 3 do 0 za to jest dla drużyny Insida, dla ciko harcujących chłopców, bo tak powinniśmy właśnie to kolokwialnie nazywać według systemu podczas tego turnieju, właśnie z taką nazwą ten zespół został zgłoszony. No a terroryści nie zadać nic ująć. Chłopaki chyba stracili pomysł, troszeczkę się pognębili tym podniesieniem się z tego marazmu przeciwnika. No nie ma się zresztą co dziwić. Łatwo oceniać, ale punkt widzenia zależy też od punktu siedzenia. Jest gruby na bananie. Jest Newquan. Spójrzmy na ustawienie z tego Infly Over You. Jak to wygląda, antyterroryści już skrócili środek, terroryści wiedzą, gdzie jest przeciwnik, strzelał się gruba, tutaj szybko wyłapał przeciwnika, Newquan przez kładkę, tam tylko po nogach wystarczyło go ustrzelić, 12 HP, to bardzo, bardzo mało w porównaniu do 100 punktów życia, które ma teraz na koncie Newquan. Insight na gnieździe, będzie on się tutaj wycofywać, bardzo widzimy dokładnie, tutaj starają się wszystko obliczać na słuch, tutaj właśnie słuchawki są ważne w StarCraftie i w LoLu na pewno nie, tam trzeba po prostu dużo myśleć, tam słyszalność nie ma nic do rzeczy, ale w FPS-ach, czyli w tych first person shooterach trzeba właśnie patrzeć na celowanie, na refleks i na słuch. Jest frag dla No Way'a, 4 do 0, no to jest na pewno duże zaskoczenie. Zaskoczeniem nie jest jednak to, że po stronie antyterrorystów łatwiej się gra na tej mapie, chociaż są też takie
po której niekoniecznie ta zasada się sprawdza. Taką mapą jest na przykład Dead Us 2, nie wiem czy kojarzycie, jeżeli ktoś w tą grę na co dzień nie gra, nie obserwuje jej, to taka piaszczysta mapa, jest tylko jedna taka plansza w Counter-Strike'u, nie tylko w jednym szóstce zresztą. Tymczasem Bombsite mały, że bez żadnych ściem zauważyli gracze Tero, że to w ogóle się nie sprawdza, że trzeba tutaj zaryzykować, wszystko postawić na jedną kartę, ale póki co to gruby ich tutaj przygniata swoim skillem, doskonale sobie tutaj poradził w baku, wieńczy tylko to, no i póki co deklasacja, totalna deklasacja, 5-0 dla graczy CT. Naleźć tylko jeden frag, nie lepiej też MXF, Ops i Drewniak. Newquam tutaj tylko częściej te fragi urywa, no przydałoby się, żeby reszta też się poprawiała, wtedy też i wynik w tej połowie byłby o wiele, wiele lepszy. Znowu odważnie, równie odważnie gruby chciał tutaj zgrać się jako bohater, ale nic z tego nie wyszło, tylko i wyłącznie zginął, osłabił swój zespół, no i tylko w czwórkę graczy ZT, ale póki co to oni wiodą tutaj prym, ale teraz już nawet w trójkę, więc czyżby to teraz już była ta chwila, gdzie chłopaki w końcu się przełamią i w tej drugiej połówce w końcu to jedno oczko na swoje konto będą w stanie zdobyć, no ja nie wiem, dowiemy się za niewiele więcej niż minutę. A tak środkiem, tu już chyba żadnej ściemy nie będzie. Będzie po prostu wejście na bombsite z bombą, którą ma MXF na plecach. Chłopaki bardzo powoli, nie wiem jaki sens. Już dali o sobie znać tutaj. Jest No Way na dywanach. Czy tylko on jest tak, że NF w dużym piaku, ale on tutaj nie ma doraźnego wglądu na sytuację. Jest inside, jest NF, No Way tam fraguje. Inside, czemu my nie mamy ciągle na wizji graczy, którzy zabijają? To jest chyba... jakiś mój pech dzisiejszy. Jest MXF, MXF, który ma bombę, który już ją plantuje. Bardzo ciekawe miejsce. Jeżeli tam ktoś zaraz wejdzie po tej bombie, to będzie miał sytuację pod kontrolą. Tak zwana ninja, tak się ta miejscówka nazywa. Naleźć kończy. No, wreszcie można powiedzieć, że terroryści wzięli się w garść. Na to chyba długo czekaliśmy. 5-1 w tej drugiej połówce. Wynik łączny, to już wam mówię, dla drużyny Tero 9 i dla drużyny drużyny CT, czyli dzikarce na fojarce, jest to w tej chwili rund 13-9. Ciężko mi tutaj powiedzieć, bardzo dużo jest takich kosztawek, jeżeli chodzi o taktyczne zagranie, jeżeli chodzi też o indywidualną umiejętności, każdy tutaj na swój sposób stara się błyszczeć, chociaż są takie osoby, które no często niekonsekwentnie, nieodpowiedzialnie się zachowują i trzeba byłoby ich, nie wiem, czy tam liderzy drużyn karcą ich za to, czy może krzyczą. Widzimy tutaj często kontraftowcy się wyżywają, starcraftowcy, no tacy spokojni zazwyczaj, gdy siedzą w tych swoich kabinach na takich turniejach jak LG czy WCG, zazwyczaj bardzo, bardzo spokojnie. Kanterowcy, no to jest wręcz przeciwieństwo, antagonizm, jeżeli mielibyśmy tak niekolokwialnie to nazwać. Jest Newquan. Bombsite dłużej już należy do graczy drużyny lubiącej kebab. No, te nazwy ciężkie są do odmiany. Jak dla mnie. Newquan na Matrix. Tak, ten mały korytarz to Matrix. Teraz mamy tutaj Newquana. Newquana, który dobrze ustawiony. N już ginie, no 1 versus 1. Newquan 100 HP. I Inside również 100 HP. Newquan! Druga runda dzięki niemu na konto graczy Tero. Tym samym runda numer 10 na konto drużyny Lubimy Kebab. Rund 13 w dalszym ciągu na koncie zespołu Dzikie Harce na Fujarce. Bardzo powtarzalnie, to jest jeden schemat, zauważmy. Nikt tutaj nie kombinuje, nie wiem, czy brakuje jakiejś kreatywnej osobistości w jednym i w drugim zespole, czy chłopaki po prostu nie kombinują i chcą na tak zwane skillne umiejętności tutaj rezultat wyrównać, wyciągnąć swoją drużynę w tych przedbiegach. Tutaj już dawno zespoły się wgrały na tym Inferno, więc trzeba szukać takich nie powtarzających się schematów, spontanicznych ustawień. Moim zdaniem to byłoby kluczem, bo póki co to tylko i wyłącznie, no w sumie z czego na takich małych mapach jak Inferno szukać.
No daście dwójce już tak łatwo to by nie było. Chociaż tam w sumie jeszcze łatwiej o fałszywy atak niż właśnie na The Inferno. Jest drewniak w tak zwanym basenie, tak, ten prostokąt przez wejście na bombsite lub obróceniem się na respawn drużyny CT, to właśnie basen. Są to takie potoczne nazwy, ale bardzo, bardzo często używane. Pięknie teraz MXF z drewniakiem na krzyż, tam jeszcze od Matrixa było dwóch graczy, ale oni nic nie byli w stanie tutaj zdziałać. Znowu mamy zmianę na tej szali zwycięskiej drużyny. Znowu zmiana, teraz to gracze drużyny teraz zdobywają rundy, no i te rundy bardzo im potrzebne, żeby znowu wrócić do gry, bo jak na razie są w dalekiej podróży. Dalej prowadzi zespół Dzikie Harce na Fujarce, bowiem jest to wynik 13 do 11. Terroryści chyba wzięli się w garść, gracze CT troszeczkę tam przyspali, można takie wrażenie odnieść. Naleźć bardzo ciekawy tutaj na blisku ustawiony, czeka na skracający gracze. Bezpośrednio się nie ustawił. Bombsite duży tutaj okupowany przez terrorystów. Jest Ops, który rzucił tam flesza. Już w bombsite będzie flesz również na Matrix, więc teraz ma czas, aby podłożyć bombę. Tam troszeczkę zajął swojego przeciwnika. Musiał ten flesz zejść albo ewentualnie obrócić się. To zawsze te dodatkowe sekundy na podłożenie bomby nawet są. Naleś jest na B-sie, wcześniej mieliśmy go na bananie. Ciągle się tego bombsite do małego trzyma. On tutaj jest na pewno wyznaczony właśnie do tej pozycji. No way, który musi tutaj BS odbić, ale naleś tutaj zdecydowanie bohaterem tej rundy i dzięki niemu czwarta runda, twarde oczko na konto zespołu lubiącego kebab. No nazwy nietypowe, ciągle mnie to się trzyma, ciągle mi to chodzi po głowie. Nie tylko mi chyba zresztą, nie są to organizacje, tylko luźne zespoły, które akurat na to Best Gamers Tournament zebrały się, aby zagrać, powalczyć o te czołowe lokaty. Bakus USP, widzimy, że w końcu tych pieniędzy zabrakło antyterrorystom, musieli zagrać tylko granat, no i póki co tutaj żadnej rewolucji, żadnego zdziwienia nas ta runda nie wywołuje, ciągle tutaj fragi na konto terrorystów i dwóch graczy CT tylko przyjść, już teraz nawet jeden gruby, który na środku będzie chciał pewnie zabrać broń, ale nie ma na to od kogo, ciągle w komplecie terroryści, więc sytuacja jasna i klarowna. Stara się tutaj walczyć, stara się podnieść broń. Dwóch graczy już tutaj na karku, nawet trzech jeszcze tutaj z nożem chyba biegnął do niego po tych skrzynkach. Terrorysta. I mamy remis, 5-5, no pojedynek. Tutaj nikt chyba inaczej nie myślał, nikt się czego innego nie spodziewał. 5-5, no i jedna runda przewagi dla graczy drużyny. Lubimy kebab. Sytuacja znowu nam wróciła, no, nie tyle co do normy, co do sytuacji pierwotnej. Znowu flesze. Ten akurat z drugiego środka bardzo szybko zaniknął, więc nie było trzeba tutaj się obracać, przepraszam jeszcze raz. Jest insight na badanie, który obrywa, chyba tam snajperkę miał, zaraz zobaczę. Szybko, tak, jest snajperka. Teraz już mogliśmy dostrzec. MXF, nie wiem, czy tutaj on na żaluzję sobie nie wejdzie. Tam chyba nikogo nie ma, chociaż drewniak ma też tam review na tą miejscówkę, żeby tam od razu wystrzelić przeciwnika. Ale widzimy, że aż do takich, no, w sumie klasycznych zagrań, bardzo łatwo do odczytania, tego już nie robi. Więc takie nietypowe teraz przejście, czyli oczywiście fałszywy atak. Na bombsite duży pod drugi środek. No i teraz będą chcieli zaskoczyć totalnie przeciwnika. Zaskoczyć przede wszystkim Noah, który tutaj dostanie flesze przed basenem. Tego akurat nie leci smoke. Będzie mu tutaj ciężej strzelić, ale teraz się strzelił. Jest frag na Naleśu, jest jeszcze inside, który na krzyż w BS-ie. Teraz nie mamy tam, nie widzimy go. Jest Newko Naleś, teraz Noah zepsuł. Mu trochę poczekać. Jeszcze na plecach miał zresztą gracza na Matrixie. Widzieliśmy, on tam szybko za jego pleców, za pierwszej kamery w biegu. No i Baku i Gruby. Oni tutaj będą bezpośrednio od basenu bronić. Drewniak ze snajperką chyba zamienił się tam z inside'em, no i teraz jeszcze niefortunnie ten tłumik zdjął. Nukwan, no nic innego nie mógł zrobić, żeby wykorzystać.
No wyjaśnił sytuację po prostu. Mamy szóstą rundę dla terrorystów, no zmienia nam się ciągle ta sytuacja. Nie ma tutaj na pewno ani grama jednostronności, ani z mojej strony również subiektywy. 6-5 dla drużyny Tero. No i już aż dwie rundy przewagi dla graczy lubiących kebab. Ciągle ta sytuacja się zmienia i to na pewno też nadaje kolorytu i no adrenaliny graczom, czego oczywiście my wszyscy razem oczekujemy. A tutaj wyjaśni również, że słyszymy okrzyki nierównomiernie do tego, co się dzieje w sali. Mamy opóźnienie 60 sekund, aby nie było tutaj tak zwanego ghostingu, czyli podpowiadania z głównego ekranu. To oczywiście jest oczywiste. Tak trochę masło maślane wyszło. No, ale nie można tak robić. Chyba, że gracze byliby na tyle uczciwi, że po prostu obróciliby się do tego ekranu i mieliby wykluczające słuchawki. Ale tutaj coś takiego nie mamy i trzeba po prostu takie rozwiązanie zastosować, czyli 60-sekundowy delay. Ale wracając już do sytuacji na mapie Baku, 1 vs 2, mamy klacz, ale tylko 23 HP, terroryści tutaj w ogóle się nie wychylają, starają się czekać na przeciwnika, tutaj nikt będą starszy już nie popełniać, wszystko się sprowadza do tego, kto nie trafi, kto trafi lepiej, kto trafi gorzej i na podstawie tego mamy rezultat, kto jest lepszy na The Inferno, nie wiem jaka mapa numer 2, tutaj mieliśmy prawdopodobnie wybór już nie w zasadzie mapy narzuconej odgórnie przez organizatora, lecz przez tych planszy odrzucanie. Bardzo ostrożnie, tutaj już nawet nic nie ma. Po prostu ostrzeliwanie się na daleko. Tutaj chyba Insight zauważył ten potencjał, ale nie za darmo, bo ma tylko 20 HP poprzez ten ostrzał, ale osłabia drużynę przeciwnika. Już nawet tylko dwóch graczy. Tymczasem Drewniak i Nalej zginęli. Ma obs bombę. Trzeba tutaj szybciej myśleć. Jest tylko ich trzech, więc skill tutaj musi zrobić swoje. Dwa smoki. Będzie atak momsite mały. To już pewne. Czy ktoś w się jest? Był tam nieopodal ciemni. No way. Trochę z desperacku tutaj się zachował i głupio zginął. Coraz lepiej to dla graczy lubiących kebab wygląda. Oni też, jeżeli chodzi o całkowity rezultat na mapie numer 1, stoją o wiele, wiele lepiej. Baku, który już tutaj no dosyć dziwnie oberwał skana. Na pewno nie chciał tego zrobić przeciwnik, ale teraz z kolei ładnie odbił ten BS. Nawet nie wiadomo kiedy. Terroryści chyba zbyt bardzo się unieśli. No widzimy, że głupio przegrana runda. Jeżeli by do końca wpuszczali rywali, ci z kolei musieliby jeszcze odpowiednio się ustawić do przeciwnika, odpowiednio kucnąć, nie wiem, w każdym razie zamieszać, żeby tego fraga zdobyć. Dlatego wiadomo, że BS jest łatwiej bronić niż odbijać do odbijania rund przez drużynę CT. Trzeba na pewno pomysłu. Trzeba tutaj narzucić pomysł już od początku, gdy bomba została podłożona. Innej opcji nie ma. Tymczasem coraz bliżej wyrównania. Znów gonią ten wynik gracze drużyny CT. Tym razem gracze z zespołu Dzikie Harsy na fujarce. Baku na łączniku. Gruby tutaj obraca się od granatów. Teraz już jednak nie zdoła ten flash zupełnie przeleciał niezauważony przez zakon, tutaj nie mógł się obrócić. Jeszcze chyba Drewniak w żeluzjach, fraga tego nie mogło być z innego miejsca, z innego obszaru mapy. Za to tutaj jeszcze na bananie, no ciekawie się ustawia drużyna Terro. Jest flash, ma troszkę ślepo. No nie mogę tutaj tych fragów łapać, ciągle tutaj terroryści się miały, ciągle bardzo kombinacyjnie grają. Oczywiście tak to powinno wyglądać od strony zespołu Lubimy Kebab, no ale czasami to traci również na widowisku. Taktycznie na pewno chłopaki nie odstają. Wiedzą już gracze drużyny CT, że to jest bombsite mały. Będzie od respa agresywnie odbijać. No way. Jest to brzuszenie też obs klasyczne. Zagranie klasyczne kampa No Way'a. No i obs. Przepraszam, kampa obsa. No way tam przed chwilą nam zginął. No i 8-6. No i chyba nawet good game, tak, to była ostatnia runda, nawet nie zauważyliśmy, tak nam ten wynik huśtał się. Dobra, zmiana mapy i za chwileczkę dowiemy się, jaka będzie mapa numer 2 tego pojedynku.